W niedzielę odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jedność w Ostródzie. Tak, jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność organizuje dla nie tylko członków spółdzielni, ale też dla wszystkich mieszkańców Ostródy festyn rodzinny. Pogoda w tym dniu dopisała, a na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Dla dzieci mamy przygotowane sporo atrakcji, m.in. darmowa wata cukrowa, popcorn, dmuchańce, malowanie buziek, brokotowe tatuaże, kącik plastyczny, kącik szachowy, a także w tym roku nowością jest klub pierwszy w sumie Ostródzki Klub Krótkofalarstwa. Przygotowane stoiska cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych, którzy chętnie brali udział w przygotowanych dla nich animacjach. Podczas festynu obecni byli również przedstawiciele ugrupowania Polska 2050, z którymi można było zamienić kilka słów. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy udostępnili dla dzieci swoje motocykle. Uwagę najmłodszych przyciągnęło także stoisko pierwszego w Ostródzie klubu krótkofalarstwa. Każdy, kto chciałby przyłączyć się do miłośników krótkofalówek, musi spełnić pewne wymagania. Od 10 roku życia można już zostać nasłuchowcem. W wieku od 16 lat już można przystąpić do egzaminów państwowych. Egzaminy państwowe odbywają się w instytucji UKE w Olsztynie. Po uprzednim zapoznaniu się z materiałem. Materiały są ogólnodostępne w internecie, nawet ze staniami pytań i odpowiedzi. Po prostu trzeba przysiąść troszeczkę, miesiąc, dwa, pouczyć się tego, a jak ktoś ma smykałkę do elektroniki, to naprawdę nie jest trudne. Warto więc zainteresować się tym ciekawym sposobem łączności. Obecnie technologia towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku, a co za tym idzie, wielu interesuje się nią od najmłodszych lat, co pozwoliłoby nieco odmłodzić towarzystwo związane z krótkofalówkami. W tej chwili gro użytkowników, że tak powiem, pasjonatów krótkofalarstwa to są osoby starsze. Troszeczkę liberalizują przepisy, żeby jednak tą młodzież przyciągnąć, bo jest to, kurczę, no coś fajnego. Nie każdy ma możliwość porozmawiania z drugim końcem świata, nie używając telefonu komórkowego w obecnych czasach. Zachęcamy więc, kiedy tylko będzie taka możliwość, do skontaktowania się z Ostródzkim Klubem. Pozostaje podziękować wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, aby organizacja wydarzenia była możliwa. Radość na twarzach najmłodszych pokazuje, że organizowanie takich przedsięwzięć jest jak najbardziej słuszne.